Piękny widok. Aż muszę w koło tak pofilmować. No, żebyście się nie podniecali, to jest para, którą odnawiałem. Piękna para, szkoda mi było, bo obydwa w błocie leżały. Masakrycznie wyglądały. Rok czasu, kurde, czekały na to, żeby je odświeżyć. Rok czasu na to czekały, aż w końcu je odświeżyłem. Fakt, że było przy nich roboty masę. Końcówki czarne w tym błocie się zrobiły. Jedna korona czarna, druga częściowo czarna. No, wyglądały masakrycznie, ale teraz już wyglądają ładnie. Para prawie 7 kilo. To jest już też piękne sztuki. No i tu dałem więcej świerka, ma bardzo ładne uperlenie. To świerk tu ładną rolę odegrał. Ciężko było dobrać identyczne kolory, no ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Trzeba było identycznie je nacierać. Jak zaczynało się od sosny, to trzeba było po kolei drugą tykę w takiej samej kolejności nacierać. Sosna, świerk, olcha, kasztan. Tu dałem więcej świerka, żeby tykę bardziej przyciemnić. Piękne znajdki.
szkoda, że takie kurcze masakryczne były. Ale teraz już ich się nie należy wstydzić. Wyglądają prawie jak nowe.